Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj Fireball i tutaj co my tu mamy? Ultimate Tire Coating Wax Red. O, czekaj, tak dobrze widzisz? O, coś takiego. Produkt od kolegi Rzemo. Dziękuję kolego, serdecznie ciebie pozdrawiam. Co do produktu. Zapach, no tutaj to nie ma szaleństwa. Smrodzik chemiczny, syntetyczny. Aplikacja. Jak na produkt żelowy, bo to jest żel i żeby nie było, widać klasycznie.
Nie ma mistrzostwa, ale nie ma też dramatu. Woski kładą się gorzej, nie da się ukryć, aplikuje się gorzej. Tutaj wiadomo, trzeba się skupić, te rowki uzupełnić, co mi się podoba. Optymalna ilość, kładziesz na oponę, odwracasz gąbeczkę i zbierasz nadmiar i zostawiasz. Tam, gdzie nie ma rowków, jak to przy żelu, tutaj akurat ładnie zebrało, ładnie się wchłonęło. Tam, gdzie są rowki, no niestety, połysk jest, został nadmiar. Tył leciałem grubo. Tył naprawdę grubaśnie, tu przesadziłem, ewidentnie przesadziłem i zostawiłem na długo. Naprawdę na długo. Na prawie 7 godzin. Zresztą, bo tę stronę, z tej strony jest fireball, z tamtej strony jest prostaw. Także zawsze tak kładę parami sobie, żeby mieć odniesienie co do produktów. Mniej więcej porównując, zawsze mam jakieś tam odejście, że tak powiem, między produktami. I tutaj ewidentnie został większy połysk. Czyli dłużej zostawiłem, dotarłem i teraz nawet patrzę, no błyszczy się. Tam, gdzie są wzorki na maksa, ale za to fantastyczna czerń. Przód, tak jak mówiłem, dotarcie, odwrócenie gąbki i zebranie, tak, czyli tak optymalnie nałożyłem. Bardzo fajne wykończenie. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Jestem skłonny powiedzieć, że on może mieć troszeczkę krzemu chyba w sobie, bo ta opona rzeczywiście wygląda tak, ten połysk tam, gdzie jest, teraz patrzę, wybacz, jakby była to jakaś, no ten wax, no coating, no tak jakby powłaśnie, no tak, no tak. Powłoka jakaś, tak jakby coś krzemu miał ten produkt, także nie czytałem o nim, nie wiem, nie mam pojęcia jak go aplikować, może jest jakaś technika, nie. Po prostu wziąłem go i na wyczucie dziadzi tak zaaplikowałem, dwa systemy sobie wymyśliłem, czyli aplikacja, odczekałem chwilę, gąbeczka, druga strona, dotarcie, a tył zostawiony na 7 godzin, co by opona szarpnęła jak najwięcej tego produktu, więc tak, widać, że to, no ale to fajnie, bo z lewej strony mam też produkt na krzemie i tutaj myślę, że też, no coating, no tak, no to jakaś powłoka, kurczę, coating wax, więc też ze zawartością jakiejś tam, nie wiem, krzemu, nie wiem, ale widać, że ewidentnie coś na oponie leży, że ją przykryło i że ją chroni, bo tak jak mówiłem przy, chyba przy prostafie też, że są dressingi, które, kurczę, no wchłaniają się, widać, że szarpnęło i że siedzi, że ta satyna, najczęściej takie właśnie satynowe, matowe dają, jest takie wrażenie, że ta opona wypiła tej dressing i go nie ma i tak naprawdę, a tutaj widać, że coś siedzi na zewnątrz tej opony, także tutaj moim zdaniem jakaś powłoka, zapewne jakaś ilość chyba krzemu, strzelam, no dobra, czy wykończenie jest w moim stylu, przód jeszcze jak Cię mogę, fajny, naprawdę fajny, mocna czerń, tak lubię. Tył troszeczkę zabłyszcząco. Ten połysk, kurczę, wybacz, że tak patrzę, bo cały czas przyglądam przy tej oponie. Połysk taki troszeczkę sztuczny, bym powiedział. To jest taki typowy dla tych właśnie krzemionek, kurczę. One mają taki ten połysk taki sztuczny, tak jak ja to mówię, takie chińskie zabawki mają te kółka takie sztuczne, ten połysk. Podobnie to wygląda, ale czerń jest fajna. On za jakiś czas zniknie zapewne, teraz tylko kwestia trwałości tego produktu. Oczywiście to będzie w dalszej części filmu. Zobaczymy, jak ten zawodnik się zachowa. No nic, ja Tobie, kolego Rzemo, dziękuję za produkt. Pozostaje mi tylko Ciebie zaprosić na dalszą część filmu w formie testu trwałości. A na końcu moje subiektywne podsumowanko co do produktu, czyli do mywania, tudzież no, samooczyszczania się, no i przede wszystkim tutaj priorytetem. Najważniejsza będzie chyba trwałość tego produktu. No dobra, to widzimy się po teście trwałości.
i po temacie. Po teście trwałości. I teraz tak, co do samego produktu. Bardzo fajny, bardzo fajny. Na pewno fajniejszy od bindera. Zdecydowanie. Aplikacja fajniejsza przy binderku. Zresztą binder, propozycja filmu się pojawi. Bo ja lubię kremowe. Ten żelowy, no troszeczkę gorzej się go aplikuje. Teraz tak, połysk utrzymuje się bodajże chyba dwa mycia. Także on szybko znika. Później robi się fajne satynowe wykończenie. I teraz jeżeli chodzi o trwałość i oczyszczanie. Troszeczkę lepiej prostaw, który leżał z drugiej strony. Tutaj dramatu nie ma. A czy bindera to on deklasuje, to w ogóle nie ma tematu. Binder przy nim to jest lepszy, jeżeli chodzi o trwałość i takie samo oczyszczanie moim zdaniem. Teraz tak, no warunki kiepskie miał, no kiepskie, kurczę, tak jak prostaw, no ciężkie, naprawdę ciężkie listopadowe, październikowo-listopadowe warunki, także tutaj szału nie było. Latem na pewno byłoby zdecydowanie fajniej, ale to dobrze, że też w takich warunkach można potestować, zobaczyć co jest 5. Ja ogólnie z produktu jestem zadowolony. Spełnił swoją rolę, wytrzymał bodajże chyba tydzień krócej od prostafa, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem. Także kolego Rzemo, dziękuję Ci bardzo, że mogłem go przetestować. Bardzo fajny produkt. Myślę, że na tym będę kończył, bo już siedzą nowe szuwaksy. Bardzo fajny produkt. Pokażę tylko dziubeczek, tak? Taki dziubeczek. Super produkt, no po prostu jestem zajarany nim. Zapach, aplikacja i na mokro, ojej, będzie na kanale. Nie wiem kiedy, ale będzie, naprawdę super. Teraz patrzę, tu mam zarzucone na mokro poezja. Poezja i co lepsze, wykończenie mam praktycznie takie same na mokro, jak i na sucho. Więc gruba sprawa, gruba sprawa. No dobra, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Pokazałem produkt z każdej możliwej strony prawdopodobnie. Także kolego Rzemo, przyłożyłem się jak zawsze. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!